Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Wioletta Łychtańska-Błaszczak, a teraz czas na rozmowę z gościem wieczoru WTK. Pod Moskwą doszło do ataku terrorystycznego. Nad Polską przelatywała rosyjska rakieta. Kijów po raz kolejny został ostrzelany rakietami. Co te wszystkie zdarzenia oznaczają? Jak wpłyną na politykę międzynarodową? O tym już teraz porozmawiam z gościem wieczoru WTK, którym jest dzisiaj Jarosław Wojtas, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu. Proszę powiedzieć, co na ten moment wiemy o ataku pod Moskwą? Otóż wiemy to, co przekazują nam rosyjskie służby. Wygląda na to, że w tym ataku terrorystycznym zginęło ponad 100 osób. Tak przedstawia się liczba ofiar. Wygląda na to, że atak przeprowadziło Państwo Islamskie, ten odłam Państwa Islamskiego, który wywodzi się z terenów Afganistanu i okolic Afganistanu. Cóż, tak naprawdę mamy bardzo mało wiadomości dotyczących tego zamachu. W zasadzie wiemy o tym, że oficjalnie ta organizacja przyznała się do tego ataku, ale poddawane jest to wątpliwość chociażby właśnie przez Federacyjną Służbę Bezpieczeństwa, przez rosyjski kontrwywiad. Także trudno jeszcze powiedzieć, czy te osoby, które przyznały się i te osoby, które zostały pojmane, naprawdę odpowiadają za ten atak. No niewątpliwie wzbudził on potężne emocje. To zaskakujące, że już kilka dni po wyborach prezydenckich Federacji Rosyjskiej dochodzi do takiej sytuacji, ale nie szukałbym drugiego dna. Prawdopodobnie koncentracja służb właśnie na wyborach prezydenckich sprawiła, że terroryści mogli wykorzystać ten moment do tego, by przeprowadzić ten akt terrorystyczny. Mówi pan właśnie, że przyznaje się do tego ataku Państwo Islamskie, ale Rosja doszukuje się związku z Ukrainą w przeprowadzeniu tego ataku. Co to może oznaczać? Czy ten atak może wpłynąć na wojnę w Ukrainie? Tak, Federacja Rosyjska może chcieć wykorzystać ten atak dla konsolidacji społeczeństwa, dla uzasadnienia tego, aby na przykład zintensyfikować pobór, aby zwiększyć inwigilację, aby jeszcze bardziej ograniczyć prawa obywatelskie. Wiem, że brzmi to okrutnie, ale ten atak jest mimo wszystko na rękę władzom Federacji Rosyjskiej. Ja nie chcę tutaj w żaden sposób spekulować, czy mogły za nim stać rosyjskie służby. Tego jeszcze nie wiemy. No wiemy, że oczywiście tutaj patrząc na te wydarzenia, to kojarzy nam się oczywiście Dubrowka i podobny atak, który był inspirowany przez rosyjskie służby. Natomiast no dzisiaj wiemy, że tutaj ten akt terrorystyczny może zostać wykorzystany do tego, aby jeszcze bardziej zaostrzyć warunki życia obywateli Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście skierować ostrze propagandy przeciwko Ukrainie, przeciwko państwom NATO, przeciwko kolektywnemu Zachodowi, pomimo faktu, że Federacja Rosyjska została ostrzeżona przed tym, że prawdopodobnie planowany jest atak terrorystyczny na terytorium Federacji Rosyjskiej, że źródła tego ataku sięgają właśnie w okolice Afganistanu. No to może to wpłynąć na politykę międzynarodową, pana zdaniem? Zdecydowanie tak. Jeżeli Federacja Rosyjska wykorzysta ten atak terrorystyczny do wewnętrznej propagandy, to może się okazać, że no, naprawdę pojawi się więcej osób zdeterminowanych do tego, aby wziąć udział w tej wojnie. To może sprawić, że ofensywa rosyjska będzie postępować i to będzie wywierało wpływ na opinię publiczną w krajach Zachodu. To niekoniecznie w taki sposób, że państwa te czy te społeczeństwa będą chciały wziąć udział w tej wojnie, czy będą naciskały na elity polityczne w swoich krajach, aby zwiększyły intensywność pomocy dla Ukrainy, tylko właśnie, żeby naciskały na władze Ukrainy, aby ta może nawet rozpoczęła negocjacje pokojowe na rosyjskich warunkach. Także ten atak może wpłynąć na relacje międzynarodowe, może wpłynąć na to, że część opinii publicznej na Zachodzie będzie zmieniała swoje postawy polityczne wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej i życzyła sobie tego, aby tę wojnę powstrzymać. Powstrzymanie tej wojny, patrząc z perspektywy, czy wstrzymanie działań, patrząc z perspektywy państw Zachodu, no to jest przyjęcie warunków, przyjęcie perspektywy Federacji Rosyjskiej.
No bo w Kijowie kolejny zmasowany atak rakietowy ze strony Rosji. Czy to też może mieć jakiś związek? Czy to ma wyglądać na jakąś formę odwetu, jeśli Ukraina nie jest odpowiedzialna za zamach pod Moskwą? Od pewnego czasu, od kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin, Rosjanie próbują przypisać Ukraińcom ten zamach, ale myślę, że doskonale sobie zdają sprawę, że jedynymi odpowiedzialnymi za to, że do niego doszło, są po prostu rosyjskie służby, które się zajmowały innymi kwestiami w tym czasie. No właśnie ten atak rakietowy zmasowany, ostrzał celów cywilnych w Kijowie pokazuje, że Federacja Rosyjska wcale nie przejęła się śmiercią ludzi i kontynuuje, a być może nawet intensyfikuje agresję wobec Ukrainy. Także być może właśnie będzie stosowała również argument, będzie właśnie powoływała się na kwestię tego zamachu po to, aby tę agresję na Kijów nazwać swojego rodzaju odwetem. Będzie starała się wykorzystać ten atak terrorystyczny, ten akt terroru przeciwko społeczeństwu rosyjskiemu po to, żeby uzasadnić jeszcze bardziej brutalne ataki na cele cywilne w Kijowie i w innych miastach Ukrainy. To jest oczywiście niebezpieczne, ponieważ jeżeli dzisiaj Federacja Rosyjska tego typu impulsy do społeczeństwa rosyjskiego wykorzystuje po to, żeby budować atmosferę strachu, aby wymuszać zwiększoną inwigilację czy ograniczenie praw człowieka, to co będzie później? Tutaj padają różne pytania, czy być może chodzi o to, aby wykorzystać ten atak do tego, aby rozpocząć dyskusję o na przykład użyciu taktycznej broni jądrowej. W Federacji Rosyjskiej dzisiaj wszystko jest możliwe. To powiedzmy o tym, co w Polsce. Czy my powinniśmy czuć się bezpiecznie, bo niedawno pojawiły się doniesienia o rosyjskiej rakiecie, która naruszyła przestrzeń powietrzną Polski z kolei. Czy polskie władze odpowiednio zareagowały, pana zdaniem? Moim zdaniem tak. Powinniśmy czuć się bezpiecznie. Oczywiście to, co dzieje się za wschodnią granicą, budzi nasze uzasadnione obawy, bo rzeczywiście narusza poczucie bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości uczestnictwo w Sojuszu Północnoatlantyckim sprawia, że Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana konfliktem z nami i z Paktem Północnoatlantyckim. Dlatego to, co robi dzisiaj, to jest właśnie takie testowanie naszego poziomu odporności na stres związany właśnie chociażby z takimi działaniami jak wystrzeliwanie rakiet z terytorium Białorusi, które przelatują nad Polską, nad tymi wysuniętymi na wschód gminami, po to też, żeby wzbudzić taką atmosferę stresu, sparaliżować elity polityczne państw Zachodu, które w obawie przed ewentualną agresją wstrzymywałyby się od dalszego wsparcia Ukrainy. Także to nie jest też tak, że ta rakieta pojawiła się u nas, bo Ukraina jest w osłabieniu i częściej teraz będzie, no w cudzysłowie mówiąc, przepuszczać te takie rakiety, które do Polski będą wlatywać. Otóż wydaje mi się, że celem tej rakiety nie była w ogóle Polska. Jeżeli w jakimś sensie była. Dlatego mówię o tym przepuszczaniu właśnie. Wydaje mi się, że nie do końca. Federacja Rosyjska chce osiągnąć taki pewien poziom paraliżu, to znaczy zniechęcić do tego, aby wspierano Ukrainę, aby przysyłać tam broń, w szczególności właśnie broń artyleryjską, amunicję artyleryjską, po to, żeby właśnie nie narażać się na takie działania odwetowe. Ale wydaje mi się, że poza tym testowaniem i takim budowaniem tej atmosfery grozy, no mówiąc wprost, bo przecież to jest atmosfera zaburzająca poczucie bezpieczeństwa. Co do samego ewentualnego uderzenia, jakiejkolwiek agresji, myślę, że Federacja Rosyjska na to nie jest gotowa, ale też nie leży w to w jej interesie. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie od 2 lat nie są w stanie przejść do skutecznej kontrofensywy na Ukrainie, co dopiero podjąć jakieś działania zaczepne wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To na koniec jeszcze zapytam, czy ta rakieta w ogóle nie powinna zostać zestrzelona? Moim zdaniem odpowiedź, którą przedstawiło Ministerstwo Obrony Narodowej i Dowództwo Generalne Rezerw Sił Zbrojnych jest jak najbardziej rzetelna, trafna i zgodna z rzeczywistością. Zestrzelenie takiej rakiety, która przez kilkanaście czy przez kilkadziesiąt sekund znajduje się na terenie Polski, wiąże się z tym, że jej odłamki mogłyby spaść na jakiś obiekt cywilny i zagrozić zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu obywateli. Dlatego jeżeli była pewność co do tego, że celem nie jest żaden obiekt cywilny ani wojskowy w Polsce, trzeba było po prostu dopuścić do takiej sytuacji, która być może budzi grozę, ale nie
zagrażała życiu i zdrowiu obywateli. Dziękuję panu. Nie zestrzeliwać tej rakiety. Dziękuję panu bardzo serdecznie za tę rozmowę. Państwa i moim gościem był Jarosław Wojtas, politolog z Uniwersytetu WSB Merito. Dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się. A państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w Pulsie Dnia o godzinie 19.